startowej i gonitwa się rozpoczęła. Najgorzej start przyjęła Negro Afrika. Pozostali uczestnicy całkiem nieźle. Na prowadzeniu jest Call Me Home, chociaż teraz po zewnętrznej na przeciwległą prostą wyprowadza Storm in the Stars. Storm in the Stars i Call Me Home to jest prowadząca dwójka. Na trzecim miejscu Macini, na czwartym Samson Rym, na piątym Mary Queen i na ostatnim, szóstym miejscu galopuje Negro Afrika. Około 1400 metrów jeszcze pozostało do celownika. Call Me Home pod Nicolą Cyrkler prowadzi, na drugim miejscu Storm in the Stars, na trzecim jest Samson Rym, na czwartym Macini, na piąte przesunęła się Negro Afrika i na szóste, ostatnie miejsce odpadła Mary Queen. Ale konie galopują dość blisko siebie i na nieco ponad kilometr przed celownikiem żaden z nich się nie zdecydował na to, żeby jakoś oderwać się mocniej, ale też żaden nie odstaje mocno od pozostałych. Na prowadzeniu jest, zdaje się, że Call Me Home teraz cały czas oznaczony numerem drugim pod Nicolą Cyrkler wciąż prowadzi, na drugim miejscu Storm in the Stars, na trzecim Samson Rym. I ta trójka oddzieliła się od pozostałych konkurentów przed wyjściem na prostą finiszową i wyprowadzają. Na front teraz wychodzi Storm in the Stars. To on teraz najlepiej rozpędził się wychodząc z tego zakrętu i jest na pierwszym miejscu Storm in the Stars. Na drugim miejscu Call Me Home, na trzecim Samson Rym, na czwartym Macini. Próbuje przyspieszyć także Negro Afrika. Jeszcze 220 metrów do celownika. Storm in the Stars i Samson Rym. To jest prowadząca dwójka i te dwa konie mają wyraźną przewagę. Storm in the Stars i Samson Rym. Storm in the Stars i Samson Rym. Storm in the Stars wygrywa. Samson Rym na drugim, Macini na trzecim, Call Me Home na czwartym, Negro Afrika na piątym i Mary Queen na szóstym. Taka jest kolejność na mecie. Oznaczony numerem siódmym Storm in the Stars pod uczniem Sejmikiem Urmadbekiem Ulu zwycięża w tej gonitwie, wyprzedzając nieznacznie Samson Ryma oznaczonego numerem pierwszym. 7-1. Taka kolejność na celowniku.